Hej, cześć, siemano, witam was serdecznie, z tej strony Wojciech. Słuchajcie, u mnie jest w tej chwili godzina 16:04. Kurwa, moje włosy. Jest niedziela. Słuchajcie, jestem mniej więcej dwie, może trzy godziny po ograniu. Tak naprawdę może nie tyle co po ograniu, ale po rozpoczęciu przygody z Assassin's Creed Origins i jak zapewne słyszycie po głosie, mam dość. I mówię zupełnie poważnie, mam dość. Słuchajcie, chciałem, wiem, że Origins jest tytułem, który ma nutkę w sobie asasyna. Każdy asasyn trochę w sobie asasyna ma. Nawet Origins, Odyssey i Valhalla. Ale muszę wam powiedzieć tak, że na tą chwilę, no po prostu po tych 2-3 godzinach, no nie jestem w stanie grać dalej w Assassin's Creed Origins. Może to jest przede wszystkim spowodowane tak na dobrą sprawę przejedzeniem materiału. Wiecie, zbyt dużo materiału w zbyt krótkim czasie. Przeszedłem, słuchajcie, Rogue Remastered, The Ezio Collection i Black Flag. 5 tytułów w niecałe 2, góra 3 tygodnie i to tylko i wyłącznie, nie, przepraszam, tak, 5 tytułów z serii Assassin's Creed w mniej niż miesiąc i no, to co mówiłem w update'cie i jeszcze w filmie przed update'em się potwierdziło. Słuchajcie, ja nie dam rady po prostu przejść kolejną odsłonę Assassin's Creed. Więc na razie Origins muszę sobie po prostu odpuścić. Muszę sobie zrobić przerwę od Assassinów. I zabrałem się też za Rise, Son of Rome. Ale tutaj przechodziłem to już raz mając w Game Passie i na razie stwierdziłem, że po prostu nie ma sensu, żebym przechodził drugi raz. W tej chwili tam rozpocząłem pierwszy rozdział, tam jest chyba bodajże do 8 rozdziałów, ale tak w połowie pierwszego znowu mnie, że tak powiem, odrzuciło. Dlatego, moi drodzy, plany się nieco zmieniły. Plany się dość mocno zmieniły z racji tego, że będę ogrywał, powiem tak, na razie póki co usuwam Assassin's Creed Origins oraz Rise Son of Rome. Ja to te tytuły kompletnie odinstaluję i przez jakiś czas, no na pewno do tych dwóch tytułów nie będę, że tak powiem, wracał. Nie będę ich przechodził. Origins może kiedyś tam w przyszłości, jak już faktycznie opadnie ze mnie ten cały asasynowy szał, że tak powiem. I wtedy powrócę do Originsów i będę po prostu kontynuował. Gdzie jestem w fabule? Tak naprawdę, jeśli chodzi o fabułę, zakończyłem na dobrą sprawę prolog. Pierwsze osiągnięcie jest to pierwsze kroki, ukończ prolog. No i powiem tak. Że mam dość. Mam dość tego Originsa. Nie wiem, czy to się znudzi już, czy też po prostu ten cały Egipt, którego ja kurwa po prostu nienawidzę w grach, mnie po prostu dobija, czy też co innego. Ale jak też powiedziałem przed chwilą, na pewno, zresztą nie będę się powtarzał. Słuchajcie, przejdę sobie Assassin's Creed. Kurwa, Assassin's Creed. Call of Juarez. Potem zabiorę się za tytuły takie, które
Później sprawdzę do Call of Duty Ghost, ten cały pakiet, przepustkę bazę znaczy. Następnie w Sniper Elite 3 Afrika te bronie. W Call of Duty Black Ops 2 też sprawdzę karnet. No i zostanie mi Assassin's Creed Valhalla. Assassin's Creed Valhalla z tego względu, że kupiłem tam ten cały karnet i tak dalej, ale właśnie zastanawiam się na dobrą sprawę, czy w ogóle. No bo z jednej strony tak, jak już mówiłem, nie lubię zaczynać tytułów do momentu, póki nie przejdę pierwszej części danej gry. Słuchajcie, rozpocząłem Assassin's Creed Origins i zaczynanie innego tytułu, no niejako nie miałoby, złamałbym swoją zasadę, dlatego też może nie tyle, co nie będę odpalał żadnych gier i tak dalej, ale nie wiem. Nie wiem, moi drodzy, plany na kwiecień momentalnie się praktycznie zmieniły, ale no wiecie, sytuacja jest, że tak powiem, zawsze jest dynamiczna, tak? I co będzie, nie wiem. Może. Nie wiem, zacznę sobie maksować po prostu tytuły, albo też robił coś innego. Nie wiem, zobaczymy, może tylko multik, może nie. Ale w każdym bądź razie powiem tak, że jeśli chodzi o przechodzenie nowych tytułów, to ja no, po prostu mam dość. Dzisiaj też skończyłem Shadow of the Tomb Raider. Zabrałem się właśnie za to Origins, pograłem te 2-3 godziny, ukończyłem prolog i po prostu ja mam dość. Ja jestem po ograniu, powiem tak, Rogue, pięciu odsłon Assassina, dwóch części Tomb Raidera. To ja mam po prostu przesyt gier z otwartym światem i powiem wam szczerze, to czuć. To, że ktoś ma przesyt i mówi, a tam dasz radę. No nie, moi drodzy, to faktycznie tak jest, że w którymś momencie trzeba sobie powiedzieć dość. I ten moment chyba u mnie nadszedł, że mówię sobie dość. Dlatego nie wiem, kiedy wrócę, zacznę, czy też zacznę. No, będę po prostu kontynuował Assassin's Creed Origins, ale powiem wam, że będzie ciężko, będzie ciężko. Może, czy w tym roku? Nie wiem. Nie wiem też, czy czasem Origins nie zostawię sobie po prostu, tak jak mówię, na później. Czy też zabiorę się za innym, właśnie za przechodzenie Call of Juarez, tam za sprawdzenie tych karnetu i tak dalej. Bo to mimo wszystko to tak naprawdę są, bądź co bądź, ale jednak dodatki. Do Assassin's Creed Valhalla również te dwa dodatki, czyli Gniew Druidów i Oblężenie Paryża. No, powiem tak. Nie wiem. Nie wiem, może faktycznie na razie skupię się na innych tytułach. Bo nie chciałbym zaczynać innej gry, żeby znowu przerwać. Nie lubię tak skakać, jeśli nie ukończyłem fabuły, ale te dodatki, no to czy to do Black Ops 2, czy to do Call of Duty Ghost, czy do Sniper Elite 3, no to bądź co bądź, ale jednak przerwałbym to moje poznawanie historii z Assassin's Creed Origins, dlatego też nie wiem. Nie wiem, ale może w każdym bądź razie, jeśli chodzi o Assassin's Creed Odyssey, no to tutaj mogę powiedzieć, że średnio co jeden, niecałe ile, 10-12 godzin tygodniowo to jest wystarczająco, ale poznawanie, wiecie, że to tam
przejechać 2-3 godziny w jedną, wykonać zadania i tak dalej, to jest no, niewiele. To jest naprawdę niewiele czasu w porównaniu z Assassin's Creed Origins, gdzie poznawanie całej mapy i tak dalej, co nie jest złe. Ale tak jak mówię, ja po prostu przechodzenie tytułów, ja już mam po prostu przesyt. Autentycznie mam przesyt. I powiem wam szczerze, że nie wiem, w co teraz będę grał. W każdym bądź razie filmy, które mam, będą normalnie będę przesyłał. Naprawdę, kurwa, z tego co widzę, ja już muszę iść do fryzjera. Może nie tyle co w poniedziałek, może we wtorek pójdę. Nie wiem, zobaczę. Albo w środę. Zobaczcie. Pomyślę. W każdym bądź razie, och, kurwa. Trzeba będzie do fryzjera pójść. Jeśli chodzi o jakieś inne gry, nie wiem. Może w końcu sobie zrobię instalkę wszystkich tych tytułów, które na tą chwilę chcę mieć. Czyli bierzemy wszelkie możliwe tytuły wersji ze wsteczną kompatybilnością, ładujemy do oporu. Co też może być ciekawe. Poza tym, może też zabiorę się za w końcu recenzję jakiejś książki. Może. Zobaczymy, jak to będzie. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o najnowszą recenzję, którą prawdopodobnie, jeżeli nie nagram pod koniec kwietnia, to prawdopodobnie zostanie ona nagrana w maju dopiero, czyli z Shadow of the Tomb Raider. A poza tym raczej nowej nie będę odpalał jakichś tytułów, tak więc nie, na razie jeśli chodzi o gry, to ja mam po prostu dość. Mam dość przechodzenia tytułów z otwartym światem i rozpoczynanie kolejnego otwartego świata jest naprawdę, przynajmniej dla mnie, po raz 3, 5, 6, 7, 8. No, 8 tytułach, bo jeszcze dodatek do The Division 2 Władcy Nowego Jorku, to też jest bądź co bądź, ale jednak otwarty świat. No, skutecznie sprawiają, że ni hu hu. Ale może tego właśnie pociągnę. Call of Juarez chociaż. Bo to jest FPS. Tak więc nie wiem. Nie wiem, nie wiem, zobaczę się tak czy siak. Tyle, taki trochę przegadany bardziej. Napiszcie mi, co wy byście zrobili w takiej sytuacji. Nie mówię o tym, co wy byście zrobili na moim miejscu, tylko jak wy byście postąpili. Napiszcie mi w komentarzu, na przykład, nie wiem, w trzech, czterech zdaniach z uzasadnieniem. Taka forma, nazwijmy, integracji. Twórca i widz. Tyle. Tyle. Nie mam wam na tą chwilę nic więcej do przekazania, do powiedzenia, oprócz tego, co właśnie usłyszeliście. Ja się jeszcze będę zastanawiał, tak więc cóż. Tyle. Dziękuję. Chociaż wiecie co? Tak teraz myślę, sprawdzę sobie tego Call of Juarez, bo jako, że mam wersję niemiecką, to ciekawe, czy pobierze, czy odpali mi po niemiecku, po angielsku, czy po polsku. To będzie ciekawy test. Tak więc, no. Wszystko. Czy dzięki za uwagę, piszcie komentarze. I do zobaczenia, ale przede wszystkim do usłyszenia w kolejnych filmach na kanale, które dla was przygotowałem i będę przesyłał. Trzymajcie się. Pa, pa!